Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński ze szkoły.neta i dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, jak tworzyć nowe projekty, mając do dyspozycji tylko i wyłącznie konsolę. Jakiś czas temu stworzyłem filmik, który możesz sobie obejrzeć tutaj, mówiący o tym, w jaki sposób tworzyć nowe projekty za pomocą Visual Studio. Kiedy dopiero zaczynamy programowanie, ściągamy Visual Studio, tam mamy masę projektów do wyboru. Od konsolowych przez webowe, desktopowe, najróżniejsze. I trzeba przyznać, że to okno wyboru projektów zdecydowanie najlepiej działa właśnie Visual Studio. No dobra, ale co jeżeli mamy słabego laptopa i musimy posiłkować się Visual Studio Code, albo korzystamy z Linuxa, albo z Maca, gdzie Visual Studio albo nie ma, albo zaraz nie będzie? Wtedy przychodzi nam z pomocą konsola. W konsoli możemy zrobić w tej chwili za pomocą CLI, czyli Command Line Interface, czyli za pomocą komend tekstowych, zrobić właściwie dokładnie to samo, co w samym Visual Studio, jeśli chodzi o tworzenie projektów, o ich uruchamianie, o ich budowanie i wszystkie inne rzeczy. Tak naprawdę całe IDE, które dostarczone jest za pomocą Visual Studio, daje nam nakładkę graficzną, taki interfejs graficzny do tego, żeby właśnie wszystkie te metody wywoływać bezpośrednio z samego programu. Natomiast w dalszej części Twojej nauki, kiedy będziesz bardziej interesować się tym, w jaki sposób uruchamiać projekty na pipeline'ach CI/CD, albo właśnie może po prostu lubisz działać w konsoli, warto jest znać komendy, które będą przydatne właśnie przy tworzeniu nowych projektów. Przejdźmy zatem w takim razie do ekranu, gdzie pokażę Ci z jednej strony konsolę, a z drugiej strony przygotowany folder, w którym będzie się działo troszeczkę rzeczy. Najważniejszą komendą i najbardziej standardową jest komenda .NET i to jest nasz punkt wyjścia absolutnie do wszystkich innych komend. Jeżeli sama komenda .NET nie będzie Ci działała, to jeszcze raz odeślę Cię do filmiku tutaj na górze, który będzie pokazywał, w jaki sposób zainstalować SDK. SDK.NET właśnie dostarczy te narzędzia, z których będziemy tutaj korzystać i po zainstalowaniu SDK komenda .NET na pewno zadziała. I kiedy już mamy tą komendę, zacznijmy sobie od jednej z najważniejszych naszych komend, czyli list SDKs. Jeżeli sobie wylistujemy za pomocą dwóch myślników list myślnik SDKs, zobaczymy wszystkie SDK, które mamy zainstalowane. W moim przypadku można zobaczyć, że mam zainstalowaną wersję 6, 7 i 8 .NET-a i na tych wersjach mogę faktycznie tworzyć nowe projekty. Standardowo, kiedy będę tworzył te projekty, szczególnie za pomocą konsoli, będzie wybierana zawsze ta najnowsza, stabilna wersja, czyli w moim przypadku wersja 8. Natomiast i w jaki sposób będziemy to wszystko robić? Jeszcze zanim sobie przejdę, wróćmy jeszcze raz do .NET i zobaczmy, co tutaj jest jeszcze innego. Widzimy, że jeżeli będziemy w większości przypadków, w większości komend uruchomimy również minus minus help, wtedy otrzymamy pomoc do konkretnej komendy. Natomiast warto też zapoznać się z komendą info, która nam pokaże właściwie, co my tutaj mamy. Ona nam pokaże, jakie jest środowisko uruchomieniowe. W moim przypadku to jest Mac w wersji 14. I zobaczymy jeszcze raz, jakie .NET SDK mam zainstalowane, ale również jakie runtimey, czyli na jakich wersjach mogę uruchamiać moje aplikacje. To będzie dokładnie to samo w moim przypadku, 6, 7, 8, ale oczywiście tutaj mamy też troszeczkę więcej, bo mamy środowisko uruchomieniowe dla ASP.NET, czyli dla aplikacji webowych, .NET Core dla aplikacji konsolowych, więc będzie tego troszeczkę więcej. Architektura 64-bitowa i nieustawione na ten moment żadne zmienne środowiskowe. To jest warto do tego wracać, gdyby nam się zepsuła nasza konfiguracja, gdybyśmy nie wiedzieli, dlaczego nie działa nasza aplikacja. Tutaj bardzo często okazuje się, że jest odpowiedź: a to nie mamy zainstalowanego jakiegoś SDK, a to mamy wadliwy albo złą wersję samego runtime'u. W związku z tym warto do tego wracać i warto tutaj sprawdzać, jak to wygląda. Dalej natomiast możemy sobie przejść jeszcze raz do .NET Help. Tutaj zobaczymy wiele
wiele komend, które możemy uruchamiać i mamy między innymi tą, na której będziemy mocno się skupiać, czyli new, która będzie tworzyć nowy projekt albo plik platformy .NET. Mamy również .NET Restore, .NET Run do kompilowania i uruchamiania naszych aplikacji już później, .NET SLN do modyfikacji naszego projektu solucji. Mamy również .NET Clean do tego, żeby wyczyścić wynikowy folder naszego projektu, .NET Build do tego, żeby skompilować tylko i wyłącznie nasz projekt. Także jak sobie zobaczysz, jak sobie przeniesiesz te wszystkie komendy, zobaczysz, że dokładnie to samo mogliśmy za pomocą albo menu kontekstowego, albo jakichś przycisków uruchamiać faktycznie po stronie naszego IDE, ale jeżeli tego IDE nie mamy, to możemy się posiłkować właśnie tą konsolą. Dlatego teraz przejdźmy jeszcze sobie dalej, zrobimy sobie .NET New i tutaj również możemy uruchomić .NET New minus help. I mamy również odpowiednie polecenia, które w związku z new mamy do dyspozycji. Po pierwsze mamy, i to co najważniejsze, mamy list. Kiedy użyjemy komendy list, będziemy mogli wylistować sobie wszystkie szablony aplikacji, które są do stworzenia. I to właśnie teraz zrobię, żeby Ci pokazać, co dokładnie otrzymamy. Jak zobaczysz, mamy teraz naprawdę dużo możliwości. W większości przypadków będą to właśnie te aplikacje, te typy aplikacji, które możemy właśnie w okienku tworzenia nowego projektu wykonać. To może być albo aplikacja Blazorowa typu Server Side, albo aplikacja typu MVC, aplikacja Blazor typu WebAssembly itd., itd. Aplikacja konsolowa, ale również mamy coś takiego jak samo SLN czy Solution. Wtedy stworzymy sam plik solucji, dzięki któremu będziemy mogli budować kolejne projekty, dodawać do tego kolejne projekty, dodawać do tego kolejne biblioteki i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak naprawdę dokładnie właśnie od tego zaczniemy. Zrobimy sobie .NET New SLN i zobacz, że po prawej stronie w okienku, w którym jest widok na folder, w którym działam, stworzył się właśnie plik SLN, czyli plik mojej solucji dotnetowej. W następnym kroku do mojej solucji dodam mój pierwszy projekt, w tym przypadku będzie to prosta aplikacja konsolowa, więc to co muszę zrobić to .NET New Console i zobaczymy, że kiedy po prostu zrobię to jako .NET New Console, utworzy się projekt z program CS o nazwie CLI Demo, dokładnie tak jak jest nazwany projekt. Natomiast standardem jest to, że zwykle nowe projekty będziemy utworzyć w folderze, który jest pod folderem, w którym mieści się mój plik solucji. W związku z tym jeszcze usunę to na moment i żeby to zrobić, musimy zrobić .NET New Console minus o, czyli output, i tutaj nazwiemy sobie sam folder, w którym będzie CLI demo console, i dzięki temu właśnie utworzy mi się cały folder CLI demo console i w nim będzie moja aplikacja konsolowa. I teraz, kiedy sobie przejdziemy do folderu CLI demo console i uruchomimy .NET Run, zobaczymy, że uruchomi się nasza aplikacja konsolowa. Standardowo oczywiście jest to prosty Hello World, który jest podstawową aplikacją konsolową. Tak właśnie jest ona stworzona. I teraz pozostało nam jeszcze powiązanie naszej solucji z naszym projektem konsolowym, bo na ten moment to jest po prostu zbiór kilku plików, które mamy utworzone w danym katalogu, w danym folderze. I teraz to, co nam zostało do zrobienia jeszcze, to powiązanie naszej solucji z naszym projektem, bo na ten moment mamy stworzonych kilka plików w różnych folderach, które w żaden sposób nie są powiązane i w żaden sposób razem nie mogą działać. To będzie szczególnie ważne, kiedy będziemy tworzyli
projekty, które będą się składały z kilku bibliotek, z kilku projektów, z kilku warstw, które będą ze sobą powiązane i one wszystkie powinny mieć powiązanie właśnie z naszą solucją, tak żeby na przykład w Solution Explorerze, czy to w Visual Studio Code, czy Visual Studio, wszystko pojawiało się właśnie pod tą jedną solucją, żeby każdy projekt był dołączony do tej solucji. Żeby to zrobić, musimy użyć polecenia SLN i samego polecenia wewnątrz add i wybieramy nazwę naszego projektu i w ten sposób dodajemy powiązanie właśnie naszej aplikacji konsolowej do naszej aplikacji, do naszego pliku, naszej solucji. I w tym momencie, na tym poziomie, kiedy zrobię sobie na przykład .NET Build, .NET Build będzie robiony na całej solucji. Nie będę budował tylko i wyłącznie jednego projektu, tylko właśnie całą solucję. Dzięki temu, że wszystko już mam gotowe, mogę sobie również otworzyć wszystko w Visual Studio Code. To już wcześniej przygotowałem w Explorerze. Otworzyłem ten folder, w którym jak widać od razu zaciągnięte zostały wszystkie pliki i dzięki mojej wtyczce C# DevKit mam Solution Explorer podobny do tego, jaki mamy w Visual Studio. Widzimy, że w właśnie solucji CLI Demo mamy jeden projekt CLI Demo Console. W nim mamy właśnie mój plik program CS i teraz, kiedy go uruchomimy, możemy go bez problemu uruchomić i zobaczymy, że on jest uruchamiany właśnie w Visual Studio Code, w konsoli debugu mojej aplikacji, mojego Visual Studio Code, dzięki czemu już na tym poziomie mogę działać trochę tak, jak właśnie działam w normalnym IDE. I właśnie w taki sposób, za pomocą kilku prostych komend, możemy utworzyć nowy projekt właśnie w naszym terminalu, nie używając do tego IDE, nie używając do tego wszystkich narzędzi, do których jesteśmy tak naprawdę przyzwyczajeni, a które zdecydowanie warto poznać, chociażby po to, żeby wiedzieć, co dokładnie pod tym IDE się kryje. Bo tak naprawdę, tak jak wspomniałem na początku, IDE robi dokładnie to samo, tylko robi to za nas. My klikamy w odpowiednie przyciski, wybieramy odpowiednie menu w naszej aplikacji, w naszym IDE, w naszym Visual Studio, a to wszystko dzieje się pod spodem. Dlatego przypomnijmy sobie jeszcze raz najważniejsze komendy. Sam .NET do tego, żeby zobaczyć, czy w ogóle .NET jest zainstalowany, czy mamy do niego dostęp. .NET list SDK, żeby zobaczyć, jakie SDK mamy, no i potem już zaczynamy pracę z samym projektem. .NET new SLN do tego, żeby stworzyć nową solucję, new console, żeby stworzyć nową aplikację konsolową. Jeżeli byśmy tworzyli aplikację typu Blazor, mielibyśmy Blazor WASM. Jeżeli tworzylibyśmy nową aplikację w ASP.NET MVC, byłoby to MVC. I kiedy już stworzymy sobie zarówno solucję i projekt, pamiętajmy, żeby dopisać, dowiązać nasz projekt do naszej solucji, robiąc to za pomocą .NET SLN add i nazwa naszego projektu. Warto jest jeszcze w głębiej wejść w same te komendy. Ich jest naprawdę bardzo dużo i są bardzo dobrze już w samym terminalu właśnie za pomocą opcji help opisane. Można w niej zobaczyć naprawdę wiele i można bardzo dużo nauczyć się, a ta nauka na pewno przyda się w przyszłości do tego, żeby jeszcze lepiej przechodzić przez odpowiednie elementy w konsoli, w narzędziach, które o CLI, czyli Command Line Interface, się opierają. Zachęcam Cię do tego, żeby zapoznać się z jak największą ilością tych komend i nabrać trochę wprawy właśnie w takim budowaniu swojej aplikacji. Pamiętaj też, że jeżeli korzystasz z Visual Studio, tam możesz po prostu sobie wewnątrz Visual Studio otworzyć terminal i dokładnie takich samych poleceń używać. Także można to zrobić z poziomu Visual Studio. Czasami niektóre opcje właśnie w samym Visual Studio są lekko poukrywane, nie do końca pamięta się, gdzie jest, a kiedy zna się odpowiednie komendy, które chcielibyśmy użyć, można to zrobić zdecydowanie szybciej, po prostu za pomocą linii
Komend. Daj mi znać koniecznie, czy tego typu komendy będą dla Ciebie przydatne, czy już może używasz ich w swoich projektach, w swojej codziennej pracy i daj mi znać, czy wszystko jest już jasne, jeśli chodzi o tworzenie nowych projektów, nie używając do tego IDE. Na dzisiaj już kończę. Zachęcam Cię do tego oczywiście, żeby subskrybować ten kanał i zaglądać tu od czasu do czasu po kolejną dawkę wiedzy. Do zobaczenia. Hej!